Niech Pan obdarzy Was spokojem. Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Kiedy patrzymy na dzisiejsze pierwsze czytania, mamy dwa czytania do wyboru z księgi proroka Daniela albo z księgi Apokalipsy. Ale obojętnie, które czytanie dzisiaj weźmiemy, które usłyszymy również na Eucharystii, każde z nich jest niesamowite i każde z nich odkrywa przed nami. Rzeczy niebiańskie, rzeczy wielkie, to co zazwyczaj jest zakryte przed naszymi oczami, w sposób szczególny, tymi oczami fizycznymi, którymi patrzymy, ale jednocześnie jest tym, co oczami wiary chcemy zobaczyć, co chcemy wierzyć. Więc te dzisiejsze pierwsze czytania pokazują nam to, co dzieje się pod tą zasłoną. Kiedy zedrzemy tą kwestię materialną, zobaczymy, że jest coś więcej i jest coś głębiej. Pierwsza wizja. Proroka Daniela, który patrzy, a tu postawiono trony, przedwieczny zajął miejsce, szata jego biała jak śnieg, włosy jego głowy, jakby z czystej wełny, tron jakby był z ognia, jego koła to płonący ogień. Strumienie ognia się rozlewały i wypływały sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Niesamowite są te obrazy. Może dzisiaj trochę jesteśmy przyzwyczajeni. Wiele rzeczy widzimy na złotym ekranie, oglądając wspaniałe, niesamowite filmy. Ale kiedy Izraelici czytali te opisy z księgi proroka Daniela, nawet pierwsi chrześcijanie, kiedy czytali to wszystko mówili, to musi być niesamowite. To, co dzieje się w niebie, to, co dzieje się w tym świecie duchów, jest niesamowite, może troszkę przerażające, na pewno fascynujące, na pewno inne od tego, co tutaj widzimy. Kiedy spojrzymy na Apokalipsę, również Święty Jan widzi tą wizję walki na niebie. Michała, Archanioła Michała, którego dzisiaj wspominamy, jego aniołów, i oni walczą ze smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemogli i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło i ten smok został strącony. Również Święty Jan może obserwować walkę dobra ze złem. Tą walkę, którą my odczuwamy, że dzieje się w nas, również my jesteśmy tym polem walki, w nas działają te siły dobra i zła, ale jednocześnie w tej sferze niebieskiej również ta walka się rozgrywa. Dzisiejszy dzień, szczególnie to święto, chce nam pokazać, że istnieje jeszcze jeden świat, którego tak zwyczajnie nie widzimy, ale poprzez wiarę jesteśmy zaproszeni, żeby zobaczyć, że poza tym, co materialne, co tutaj możemy zobaczyć, co możemy dotknąć, co możemy ogarnąć naszymi zmysłami, istnieje coś jeszcze głębszego i niesamowitego, że istnieje ta sfera duchowa. Najpierw to prosto odczuwamy, bo przecież miłość też może się wydawać czymś niematerialnym, i szczęście, i pokój w sercu. Choć może niektórzy by powiedzieli, że to są jakieś reakcje chemiczne, które zachodzą w organizmie, ale dalej stajemy w perspektywie, czym jest ta miłość, czym jest to szczęście, czym jest ten pokój, który odkrywam, dlaczego czasami czuję się dobrze, a czasami czuję się źle. Już w sobie odkrywamy ten zupełnie inny świat, a dzisiaj poprzez liturgię chcemy zobaczyć jeszcze więcej i jeszcze głębiej. I o tym mówi dzisiaj Chrystus do Natanaela. Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Po przeczytaniu tego pierwszego czytania, czy to z księgi Daniela, czy z Apokalipsy, moglibyśmy powiedzieć: jeszcze więcej zobaczymy niż Daniel, czy może święty Jan. Ale Jezus mówi o samym sobie. Mówi nam o tym, co my już doskonale znamy, ale jednocześnie warto, abyśmy się nieustannie zachwycali. Zobaczysz więcej, bo jest to tajemnica. Zobaczyć aniołów, doświadczyć tego świata duchowego, to jedno. Ale dowiedzieć się o tym i doświadczyć, że sam Syn Boży staje się człowiekiem, to jest rzecz niesamowita. Żaden z aniołów nie przekracza tej granicy, że z świata duchowego przechodzi do świata materialnego. Oni w jakiś sposób krążą tutaj, są posłani dla pomocy dla nas, ale jednocześnie, kiedy patrzymy na Chrystusa, widzimy rzecz niesamowitą. Ten, który jest poza czasem, ten, który jest duchem, wkracza w ten świat, w ten czas, wkracza w materię, staje się człowiekiem. To już jest fascynujące. Żyje pośród nas bardzo prosto, bardzo skromnie, bardzo zwyczajnie. Potem jest tym, który naucza, który uzdrawia, który wygania złe duchy, a potem widzimy jeszcze więcej. To znaczy widzimy tego Boga potężnego i mocnego, który pozwala się ludziom oskarżyć, pozwala się wyszydzić, pozwala się ubiczować. A potem pozwala się ukrzyżować, pozwala się zabić. To jest rzecz niesamowita, która wielu do głowy by nie przyszła. Jak mógł Bóg na to pozwolić? Dlatego dla Greków to wszystko było głupstwem, dla Żydów było zgorszeniem. Jak możliwe, że potężny Bóg daje się pokonać człowiekowi? Dla Greków w ogóle głupstwem było to, jak Bóg który żyje zupełnie w innym świecie, w innym wymiarze, staje się człowiekiem. Po co przyjść na tą ziemię, skoro to my chcemy pójść tam i stać się bogami i żyć w zupełnie innym świecie? Jest to niemożliwe albo jest to głupotą, albo jest to zgorszeniem. Ale Jezus mówi wyraźnie: zobaczysz jeszcze więcej. I widzimy tego Chrystusa, który z nieba stępuje, po to, żeby już nie patrzeć na drabinę Jakuba, którą widział właśnie patriarcha Jakub w Starym Testamencie, widząc aniołów, którzy schodzą z nieba i wchodzą do nieba po tej drabinie. To jest znak Bożego błogosławieństwa. Dzisiaj widzimy, że tej drabiny nie ma. Tą drabiną jest sam Jezus Chrystus. Dzięki Niemu i przez Niego cała łaska z nieba schodzi tutaj do nas na ziemię. On jest tym jedynym pośrednikiem i jedynym odkupicielem i my dzięki Jezusowi Chrystusowi wchodzimy do nieba. A ta drabina, którą widział Jakub, jak zawsze i jak każde drewno w Starym Testamencie, jest zapowiedzią krzyża, że to wszystko stało się przez krzyż, który dla jednych jest głupstwem, a dla innych jest zgorszeniem. Zobaczymy jeszcze więcej, bo widzimy nie tylko Wyszydzonego, nie tylko ubiczowanego, nie tylko przybitego do krzyża Chrystusa, ale widzimy zmartwychwstałego Chrystusa. To jest kolejna rzecz, którą ta tajemnica życia duchowego chce nam dzisiaj objawić. I ten Bóg, który troszczy się o nas, ten Bóg, który staje się człowiekiem i przychodzi do nas na Ziemię, chce nam pokazać, że ta sfera niebieska jest niesamowita. Warto wejść w to oczami wiary, warto tego doświadczać i zobaczyć, że Bóg nieustannie o nas się troszczy. I dał nam Jezusa Chrystusa, i dał nam aniołów, aniołów stróżów, którzy się nami opiekują, i tych aniołów, którzy opiekują się miastami czy państwami. I dzisiaj daje nam tych archaniołów, tych trzech wybitnych, tych trzech, których Pan Bóg daje w sposób absolutny nam, żebyśmy dzięki ich pomocy mogli zobaczyć też, jaki jest Bóg. Michał, któż jak Bóg? No właśnie, któż jest tak potężny jak Pan Bóg? Któż jest w stanie wygrać ze złem jak nie Pan Bóg? Gabriel, ten mąż Boży, ten Boży posłaniec, który przychodzi z tą tajemnicą do Maryi, żeby ogłosić rzecz niesamowitą: że ona stanie się matką Syna Bożego, i potem Rafał, Bóg uleczy, to jest ten, który towarzyszył Tobiaszowi po to, żeby uzdrowić i pomóc młodemu Tobiaszowi i uzdrowić starego Tobiasza. I dzisiaj oni są dani nam jako pomoc, jako towarzysze na naszą wędrówkę tutaj, przez tą ziemię, abyśmy mogli wejść w to, co, o czym dzisiaj czytamy, abyśmy mogli tam wejść i doświadczać tych rzeczy niesamowitych, tych, o których dzisiaj Chrystus mówi. Zobaczymy jeszcze więcej. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.